Hejo, z tej strony, oj, ten voice crack. Hejo, z tej strony, Elwenty, jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Mam win streak tutaj dwóch. Rozegrałem masywną ilość gier pomiędzy tym a ostatnim odcinkiem. Czułem się troszeczkę gorzej, dość znacznie gorzej. Przeleżałem w łóżku dwa dni, a w międzyczasie, zamiast zajmować się czymkolwiek pożytecznym, typu montowanie filmów i wrzucanie, to grałem w Isaaca. I stwierdziłem, że zrobię coś sensownego. I zacząłem robić achievementy, challenge tak dalej, znaczy no, challenge nie, achievementy. Bo stwierdziłem, zostało mi tych achievementów około 40, wypadałoby je skończyć, bo przecież niedługo dodadzą nowe. Więc to jest jedna z tych gier, którą mam okazję wymaksować. I nie będzie to łatwe, nie mówię, że będzie to łatwe, ale mam okazję i byłbym dumny, gdybym wymaksował tę grę, w którą mam już 530 godzin obecnie. Więc zakończyłem The Losta. Skończyłem The Losta, miałem do tego kilkadziesiąt podejść, powyżej 40, 50. Najgorsza rzecz jest taka, że byłbym w stanie to pokonać drogą legitną. Wiecie, iść i mu naklepać, tak? Tylko Angel Roomy na Loście mi nie chciały wyskakiwać absolutnie. Jak zdobyłem Angel Roomy, to ledwo co pokonywałem statuły, miałem damage bazowy. Na damage'u bazowym docierałem do Isaaca i tam byłem zabijany. Albo na Umbie spotykałem nowego bossa, który jest popierdzielony absolutnie. Więc końcowo moją strategią było po prostu nazbierać jak najwięcej itemów, zostać przy D4 i po prostu użyć D4, aż będę miał Gnode Leaf i cokolwiek co strzela. Dlatego został The Lost zakończony w taki sposób, jaki został zakończony. Mam z tego nagranie, ale nie jest to mój chwalebny za bardzo moment, ponieważ no Gnode Leaf to nie jest do końca to, co chciałem osiągnąć, ale miałem już absolutnie dość tego, że Angel Roomy mi się nie pojawiały, nie miałem nawet jak zdobyć kluczy, kiedy już miałem damage dobry, bez używania Devil Roomów. Angel Roomów nie ma, no bo po co, no dobra, nieważne, Lost jest skończony, dwa achievementy poszły z ukończeniem całego Losta za pobicie Mega Shotana, Godhead gdzieś jest w grze, mam win streak dwóch, ponieważ rozegrałem sobie jeszcze jedną grę po tym Isaaciem, tak po prostu sobie pograłem, poszedłem sobie na The Chest. Dobra, pikniemy postać, będę gadał dalej, może weźmy sobie tym razem Idena, chcę zrobić jakiś normalny run, nie chcę nic dzikiego, chcę zrobić normalny run, bo chcę kolejny z achievementów odblokować za przejście. Macie Seed, przeczytajcie sobie go sam, nie chcę mi się czytać Seeda nawet. Okej, okay, bym się zastanowił nad tym poważnie. I chyba tego nie wezmę. Chyba spasuję. Generalnie tak właśnie mówię, że kolejny achievement, który chcę teraz zrobić, to przejście 5 gier bez różnymi postaciami, tak? 5 wygranych pod rząd różnymi postaciami. Był The Lost, był Isaac, no to teraz idziemy Judaszem. Powinno być spoko. Dodatkowo odblokowałem dwa achievementy, znaczy się przeszedłem, dowiedziałem się w ogóle, znalazłem taką stronę, na której można zobaczyć sobie achievementy, jakie ci zostały, zalogować się przez Steama i zobaczyć, co ci tam zostało do odblokowania i w jaki sposób to odblokować. I apparently były achievementy typu pokonać The Lamb w 20 minut, albo pokonać The Lamb bez podnoszenia żadnych monet, bomb i serc przez cały run. I ja miałem takie, co za kretyn to wymyślił. Podnoszenie bomb i serc, znaczy się, podnoszenie bomb, coinów i serc było o tyle ciężkie, że jakby spoko, bez tego dało się żyć. Mogę zbierać klucze, mogę wejść do item roomu i tak dalej, mogę pozbierać sobie rzeczy, spoko, tak? Będzie ciężej, ale spoko, dałoby radę. Najgorsze jest to, że tyle razy zdarzyło mi się najzwyczajniej w świecie przypadkowo zdobyć jedną monetę i wszystko było anulowane. Mogłem to przejść zbierając jedną monetę przypadkowo. Koniec, the end. Oczywiście nie liczą się monety czy tam bomby, które dostaję z podniesienia itemu bomby. Chyba, nie zauważyłem, żeby się liczyły. Ale definitywnie liczą się te, jak na przykład ci wydropi gdzieś moneta i wejdziesz do pokoju, a moneta była tuż obok drzwi i koniec, co teraz? Otwierasz skrzynkę, monety się rozsypują po całym pokoju, no i co? No to kij ci w dupę, no co teraz zrobisz? Nic nie zrobisz. No i co, będziesz płakał? Pokusiał będziesz? No trudno, no. Gra cię nienawidzi i musisz się z tym pogodzić. Chyba nie ma sensu tam iść, bo nie zdobędę ani bomby, ani klucza, zakładam.
Więc nie marnujmy czasu, przejdźmy się dalej. Nie chcę w tym ranie nic dzikiego robić, chcę po prostu sobie najzwyczajniej w świecie pograć. Zrobić The Lamp, czy tam preferably Blue Baby, żeby zakończyć run, tak? Po prostu. Najprostszym możliwym sposobem, nie idę na żadne delirium, nie chcę po prostu odblokować sobie achievement i to będzie kilka takich luźniejszych runów, których potrzebuję, a nie runów na zasadzie wbijam do gry, zaczynam się rozgadywać na początku i potem w trakcie gry nagle milknę i tylko mam takie o nie i próbuję grać i milczę. Nie lubię takich odcinków. Dlatego nie mogę się doczekać, jak skończę te wszystkie achievementy, skończę te wszystkie unlocki i zanim wyjdzie Repentance, czyli nowy dodatek do Isaaca, będę robił rany Idenem albo jakieś inne dzikie rzeczy, albo będę sprawdzał mody. Rany Idenem powinny być o tyle fajne, że za każdym razem będą różne statystyki i będzie można robić striki, tak jak to większość youtuberów Isaacowych robi, czy youtuberów, którzy nagrywają Isaaca w tym sensie, tak? Bo Isaaca mi się samemu zdarza często oglądać. Not gonna lie. I to jest bardzo, bardzo fajny koncept. A rany Idenem są tyle śmieszne, że już jak się nie martwisz o unlocki, to można robić po prostu wszystko. Można bawić się z The 100, można zbierać tony itemów, których teoretycznie nie dają ci jakiejś dużej przewagi, ale na przykład ja bym znalazł się w sytuacji, gdzie załóżmy, nie wiem, kończę z ranem, gdzie mam devstage, załóżmy, i mam sporo serc, to cóż, no to może być bardzo solidny, fajny run i co można z tym zrobić? Jak ci wyskoczy takie Cursed Eye, albo jak ci wyskoczy taka... Ojej, no to mój deal z szatanem poszedł się srać, ale to w tym pokoju to było spodziewable. Jak ci wyskoczy jakiś Curse of the Tower, no zbieram immediately, nie? Tak, żeby zrobić ten run a little bit more spicy. Jeżeli wiecie, o co chodzi. Nie wiem, to jakby tutaj za bardzo boję się tego zrobić. W takim wypadku jedyne, co by się stało, to bym stracił streak wygranych gier. Co by było smutne. I miałbym oczywiście motywację do tego, żeby się postarać, ale jakby nie mam... O, dobra, mamy Soul Heart, dostaliśmy deal z szatanem i wezmę go tylko po to, żeby deal z szatanem mieć w przyszłości. To jest dangerous as fuck, bo jestem na jednym sercu, a teraz możemy się wrócić, właściwie nie byliśmy w naszym item roomie jeszcze, bo nie zebraliśmy klucza nigdzie. Nie mamy żadnych kluczy, żadnych bomb, nic nie mamy. Co jest grane z tym ranem? Co jest nie tak? Więc musimy jak najszybciej znaleźć... No nie mam jak się tam dostać, Dobra, to spróbujmy się przejść w tę stronę. No dobra, ten pokój nam dużo nie pomógł. Zostały nam dwa. Dajcie coś fajnego. Bomba byłaby bardzo mile widziana. Klucz jeszcze bardziej. Chcę tylko ten item room, reszta mnie naprawdę nie obchodzi. Zacząłem też w ogóle w międzyczasie, żeby tak, wiecie, nie grać i nie odblokowywać. O, dziękuję. Thank fuck. Zacząłem też tak, żeby nie odblokować, wiecie, wszystkiego tutaj poza odcinkami. Zacząłem sobie grać troszeczkę w Isaaca klasycznego. W klasycznego tego na flashu, tę oryginalną grę, w którą mało grałem. I zawsze miałem takie, Jesus, ta gra jest tak ciężka przez samo to, jak ona jest dużo... Depo! Zajebiście. Dobra, nie wiem. Nie mam słów. Czy chcemy do... Jak będzie Soul Heart? Jest Soul Heart, ale jest Restocking Shops, którego nie zdołamy zebrać, bo nie ma monet dookoła. Więc weźmy Stolhard, żeby się zabezpieczyć, weźmy sobie kartę może, The Emperor, no niech będzie. I wynosimy się z tego piętra. Let's go! Nie wiem, co to było, co ja chciałem... Coś próbowałem z moim gardłem zrobić, ale nie jestem pewien co. Tak. Więc nasz run teraz wygląda stabilnie, podoba mi się, jak to idzie, poza zdrowiem. Chciałbym ustabilizować nasze zdrowie, żeby być pewien tego, co tu się będzie dziać pod tym kontekstem. I powinno być sponio. Tak sądzę. Ogólnie nie wiem, czy ja to mówiłem już na jakimś odcinku poprzednim, czy nie. Powtórzę jeszcze raz najwyżej. Zmieniłem trochę ustawienia ekranu, więc będzie troszkę... Jej, dzięki! Doceniam. No, użyję tego od razu, bo widzę, że tu są czempiony, to może chcę się ich pozbyć od razu. Nie cackać, chociaż nie było to chyba jakoś bardzo potrzebne. Och, well.
No. I tak właśnie grając w klasycznego Isaaca zawsze miałem takie, ej, ta gra jest dużo cięższa niż remake, w sensie, że Rebirth. Z samego tego, jak ta gra po prostu nie chodzi płynnie, niby ma ile tam, 30 klatek na sekundę, a tych klatek jest mniej, bo są jeszcze spadki, to ile to jest, 20, 15, bym powiedział, nie jestem pewien, ciężko to jest zmierzyć, to jest flash. Flash jest paskudny, to było niepotrzebne, strasznie. Więc no, więc do tego trzeba było troszeczkę przywyknąć, żeby nie być wytrąconym z rytmu przez to, jak... Chyba nie do końca bym to chciał. Pomzar key, dobrze, że obydwóch mam zero. Świetnie. I do tego, że gra tak przycina, do tej... Choppy gameplay trzeba było się przyzwyczaić, plus tam kilka rzeczy troszeczkę inaczej działa. Na przykład jeżeli zbiorę deal z szatanem za dwa serca, przy czym też koszty tam są często inne. Wiele rzeczy, które tutaj kosztuje jedno serce w dealach z szatanem, tam kosztuje dwa serca. I jeżeli mam jedno czerwone serce i załóżmy, nie wiem, 20, co jest niemożliwe, niebieskich, czy tam innych, i zbiorę deal z szatanem za dwa serca, to zginę. I nie pamiętam, czy w Rebirthie tak było. Nie jestem pewien, ale mogło tak być. Ja po prostu na tyle przywykłem, że nie przypominam sobie tego. A wiem, że chyba jak grałem albo na iPhone'ie, albo na Wii U, bo tak, na Wii U też mam Isaaca. Dawno, dawno temu kupiłem Isaaca na Wii U. Wiecie, jak na iPhone'ie, gdy miałem problemu z tym, jak gra tam chodziła, tak na Wii U ta gra chodzi paskudnie, zbierzesz sobie Cricket's Body, jeden split shot, gra chodzi ciut wolniej, zbierzesz sobie tylko drugi split shot, nic więcej, po prostu strzelasz, gra chodzi w połowie prędkości. Ja nie mam pojęcia. Ja wiedziałem, że Wii U jest słabszą konsolą. Ale nie miałem pojęcia, że aż tak, jakby, no nie, naprawdę, przesadzili. Lubię tę konsolę, jest przyjemna. Troszeczkę klanki, ale jest przyjemna dla mnie, ale no, missed opportunity tak bardzo, bo mogli dać jej trochę więcej mocy i mogłaby kopać mocno. No, ale na szczęście Switch troszeczkę nadrabia. Bo trochę shame, że mój telefon, który, czy, na... Jak iPhone 6, nie wiem z kiedy był. Na iPhone'ie 6 The Binding of Isaac Rebirth wchodził flawlessly. Zero ścinek, 60 klatek, zero problemu. I zdaję sobie sprawę, że to było wydawane... To była spora różnica między iPhone'em 6 a Wii U, ale zaraz. Ja bym to wygooglował zaraz. Wii U było chyba z 2011 roku. Bo wiem, że ja byłem wtedy w Norwegii, wychodził Rayman Legends. I... albo 2012? Wiem, że to jakoś tak advertizowali na tego Raymana Legends, że można było tam sobie obracać rzeczy na levelu obracając gamepadem. Było to całe zombie i tak dalej. To były cool rzeczy, naprawdę, ja chciałem w to pograć, bo to były początki tego, jak się zacząłem interesować znowu grami. I... coś jeszcze? Czekajcie, to pozwólcie, że ja to sprawdzę, bo jestem zbyt ciekaw teraz. Wii U 2012 grudzień. Ok. iPhone 6 2014. Ok. Dobra. Konsola przeznaczona do gier, która wychodzi praktycznie. To był 2012 grudzień, o ile dobrze przeczytałem. Powiedzmy 2013 rok. Nie, bo iPhone'y też wychodzą gdzieś w listopadzie, czy coś takiego, czy we wrześniu. Ok. To powiedzmy, że faktycznie 2 lata różnicy. 2 lata różnicy i telefon, tę samą grę odpala flawlessly, zero problemów. Jak to działa? Ja rozumiem, że iPhone'y są zoptymalizowane i tak dalej i ja wiem jak to brzmi, że wiecie, ktoś ma iPhone'a, to wielbi iPhone'a, ale naprawdę, to jak rzeczy chodzą na tych telefonach jest boskie. Brakuje im rzeczy takich jak ma Android, brakuje mi customizacji menu. To, że ikony są tak porozpierdalane po ekranie jest durne as fuck. iPhone ma swoje złe strony, ale naprawdę stabilność to jest... ma tak zajebistą, że to jest szok. Przy czym... jestem w szoku, że telefon, który naprawdę, dobra, ma tam mocny procesor i tak dalej,
Telefon 2 lata starszy od konsoli, przeznaczony do gier stricte? Co tam się stało? Czemu on... co? Po prostu... puszczają flawlessly, a Wii U ma z tym problemy. Więc to był dla mnie taki... taki question mark. Bo jakby widziałem, że na Wii U chodziły te całe zombie, te gry 3D i tak dalej i te postrane rzeczy, mówię, kurde, to ta konsola nie musi być słaba, ale nie aż tak, skoro dałem radę na to optymalizować tak dobre rzeczy. A potem odkryłem kilka innych tytułów, gier indie, które ledwo co radzą sobie z działaniem na Wii U i mam takie... What the fuck did you do to your console? Like, czemu? Czemu? Czemu robicie takie rzeczy? Wiecie co, ja bym chyba użył karty po tym pokoju The Emperor, chociaż... ja bym użył The Emperor, póki mam połówkę czarnego serca. To był piękny dodge. I skorzystał z tego, że mamy szansę na deal z szatanem, który może nam dać potencjalnie dużo serc. Jeżeli tam by był Abaddon, zesrałbym się. Abaddon jest bardzo rzadki, ale daje dużo serc, zesrałbym się. Cokolwiek, co daje mi więcej niż dwa serca, I could use it. To co, idziemy dalej, czy najwyżej się wyteleportuje? O, i z tego bym się chciał wyteleportować. Niestety jest za późno. Balls of Steel, pięknie! Najlepsza pigułka... idę stąd. Dobra. Kurde! No i nic nie zostało z tego, naprawdę? Zaraz pin i... what? Zaraz, jak to, co? Takich łączonych pokoi to dawno nie widziałem, co tu się zdarzyło? Gdzie jest pin? Pin już nie żyje? To było... szybkie? Podejrzanie szybkie? Ej, panie tankowny! Możesz pan już zejść. Nie prosiłem się na widzenie z panem, nie jestem pewien, ale splash screen, który za szybko pomijam definitywnie, mówił, że w tym pokoju jest tylko pin? Chyba? Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli tak nie było, albo sobie sprawdzę sam potem, ale myślę, że... I teraz, czy w Devil Roomie będą dwa itemy, które będzie warto wziąć? Czy będzie jeden za dwa serca, które... wezmę to lepiej. Są dwa itemy. Ale chcę wziąć tylko first shot, nie chcę brać książki, więc obyśmy nie stracili dwa serca. Pięknie. Huge damage jeszcze na Judaszu, dobra. Super. Tutaj widzę kamień z X-em, który bardzo chętnie bym sobie zgarnął, jeżeli tam będzie jakieś serce, czy jakiś small rock to też, ale wolałbym chyba tym razem serce. Jak zawsze poluję na small rock w tych kamieniach, tak tym razem serce byłoby mile widziane, nawet dwa soul hearty, bo z HP w tym ranie stoimy słabo, a damage jest już w miarę satysfakcjonujący. Tak jak mówię, no... za daleko. Dwa serca, dziękuję, pięknie. Bałem się, że postawiłem tę bombę z daleko, nie da rady. Także no, Wii U definitywnie nie pykło. Jak kiedyś tej konsoli broniłem, bo naprawdę nie jest ona aż tak zła. Tak, postawiłem się w sytuacji deweloperów, którzy mają na to cokolwiek stworzyć i nie dają rady, bo po prostu wymagania nie spełniają kryteriów praktycznie żadnych. Jak The Binding of Isaac tam nie działa, to jest słabo. Ja wiem, że ta gra ma swoje wymagania czasami, ale for fuck's sake, ja rozumiem, jeżeli to jest scena, gdzie jest 1000 partikli, gdzie w ogóle łzy latają po całym ekranie, gdzie ktoś zgamebreakował grę i ma wszystkie możliwe efekty łez na raz i łzy zajmują cały ekran, jest soy milk do tego jeszcze i tych łez jest pierdyliard, mimo że ich nie widać, ale renderuje je wszystkie. I get it! Ale to są dwa split shoty! Bez przeciwników, dwa split shoty i gra chodzi dwa razy wolniej. To jest... co najmniej słabe. Więc nie dziwię się, że nigdy nie aktualizowali tej wersji. Ale boli mnie, że nie aktualizują wersji na telefon. Bo telefony teraz poszły, wiecie, kilka generacji dalej. Te ich procesory są jeszcze lepsze, a do tej pory nie ma Afterbirth Plus na iOS. No trudno. I prawdopodobnie też, co bardzo mnie boli, tej wersji na iOS nie będzie. Ponieważ... okazało się, że firma, która jest odpowiedzialna za port Isaaca do obecnej formy, za cały rebirth i tak dalej, niestety ma jakieś wewnętrzne problemy z zarządem,
ludzie, którzy tam zarządzają, rzucali jakieś ofensywne żarty, byli chamscy wobec pracowników, rasistowscy i tak dalej, no i to wszystko wyszło, no i z naszym, jakby, no, wiecie, mamy 2019 rok, cancel culture is strong, ale jakby w tym wypadku, o ile zazwyczaj szejmuję cancel culture, to mimo, żebym naprawdę bardzo, bardzo mocno chciał zobaczyć The Binding of Isaac w zaktualizowanej wersji, tak nie dziwię się, że po prostu po tym Edmund Macmillan, twórca Isaaca, zapowiedział, że nie będzie z nim współpracował po zakończeniu dodatku tego, na którym już tyle siedzą, nie? Więc to już będzie naprawdę ostatni dodatek do Isaaca. Legend of Bambo na szczęście jest zrobiony przez kogoś innego, więc może chociaż Legend of Bambo będzie na telefony, co wydaje się być idealną grą pod telefon. W ogóle Legend of Bambo wychodzi w listopadzie, za miesiąc. Oczywiście teraz za miesiąc to jest kwestia sporna, bo o, to jest ten karst pokój. Ja tu zużyję wszystko, elo, wypierdalać. Nie chcę was, nie chcę was, nie chcę was. Jak ja stąd wyjdę bez szwanku, to będzie... To wyjdę bez szwanku, huge, koszmar. Jak ja to przeżyłem? Także no, nie dziwię się, że Edmund tam zrywa biznes z nimi, bo jego też by to stawiało w złym świetle. Nie wiem, no jest dziwnie. Wypada uważać na rzeczy, które się mówi i jakim się jest. This sucks, man. A przynajmniej dostajemy ten ostatni dodatek, chociaż tyle. Cieszę się z tego, że będzie wprowadzony do gry. Nie wiem. Dziwny jest ten świat. Może taki best case scenario, może po prostu oddadzą port tej gry, może Edmund zażąda portu tej gry, plików i tak dalej, żeby ktoś go dalej prowadził. Jakby są ludzie, którzy modują tę grę, więc może jest szansa, że ktoś po prostu, nie no, ale to, żeby ktoś musiał zrobić port na inną platformę, na PC to można zrobić mody, ale na inną platformę to musiałby mieć source code. I mam nadzieję, że będą na tyle hojni, że go wydadzą po prostu innej, jak dadzą go Edmundowi, żeby przekazał innym ludziom do przeportowania. Jakby no, nie wiem, tak bardzo cisnę na ten port, wiem, że nie wszyscy czekają na Isaaca na telefony, wiem, że ludzie czekają na Isaaca na telefony na Androidzie i może też to by pomogło w tworzeniu wersji androidowej, ale to wszystko jest bardzo wątpliwe, to jest taki wishful thinking, bardzo. Dobra, jak to się nazywało? Bo nie mogę tego znaleźć cały czas w tych trinketach. Bug. Every time you take damage, you have a very small chance to spawn the lunch item, which gives 1 HP up. When the effect triggers, the trinket is destroyed. Okej, okay. Czyli możemy dostać HP up za każdym razem, kiedy dostajemy damage. To jest zajebiste w zasadzie. Dobra, bo tak pogadaliśmy o przykrych rzeczach, o... No, Wii U było kinda przykrą rzeczą, I must admit. ale może czas teraz skupić się bardziej na tym, co tutaj się stało z tym ran... Halo of Lies! Huge! Absolutely massive. Ja nie wiem, jak ja tam je dostałem 1000 razy. Może powinienem. Bloody Friend jakby nie robi to nic dla mnie. Co to jest za trinket? Ja w trinketach się nie rozeznaję i po prostu teraz chcę sprawdzać wszystkie i trochę się porozeznawać. Pa, para, pa. Zamykać niepotrzebne okna. Otwieram sobie 1000 okien w przeglądarce, bo sobie przerzucam na dwa ekrany różnie i potem mam ich 5 otwartych, osobnych i schowanych, nie? Ten trinket znajdę dość szybko, bo jest dość charakterystyczny. Endless Nameless. I'm stuck in the loop. Why hell, there is a small chance when using a tarot card or pill that a copy of it will be dropped on the floor next to you.
chyba wolę HP'a, patrząc na nasze problemy z chapcami. Tym bardziej, że HP Up to karta przetargowa w Devil Roomach. To ja bardzo chcę. Och, odżyłem trochę po tym wszystkim, przez te kilka dni. I słyszę to po sobie, bo próbowałem nagrywać tamte dni i po prostu zaczynałem run, próbowałem się skupiać i gnąłem jak głupi i nie mówiłem nic. I po prostu słychać było, że byłem zdechły w cholerę. I cieszę się, że po prostu zaprzestałem na tym punkcie, po prostu sobie porobiłem rzeczy. I jest cacy. Nekropolis 1 nie zdążymy na boss rush, znaczy się jakby bardzo mnie to nie boli. Ale no... Byłoby fajnie mieć opcję pójścia tam. Nie to nie. Nie spieszy mi się na żaden boss rush, nie chce mi się go przechodzić. Nie planuję jakby walczyć o to, żeby tam iść. Nie mam żadnej potrzeby. Ale to rzecz po prostu, wiecie, free item, jeżeli bym miał kartę do teleportacji. Także to jest zawsze opcja do rozpatrzenia. W tym wypadku, jako że się spóźniliśmy, to nie. Na hasza też nie chcę iść, ja chcę po prostu zrobić te kilka runów i mieć spokój z tym achievementem. Większość z nich to jest też ukończenie, mówię, zostało mi chyba teraz na chwilę obecną 38 czy 37 tych achievementów. Większość z nich to jest typu, na przykład, nie wiem, ukończenie postaci Lilith i zarazem pokonanie Delirium nią, pokonanie wszystkimi postaciami Mega Szatana i w tym pokonanie Szatana Keeperem. Przy czym z Keeperem bardzo spaprałem, ale to już zostawmy na inną sytuację. Zdałem sobie sprawę dopiero teraz, jak skleciłem ten film. Tak, dopiero teraz go skleciłem w miarę sensownie. I jestem zawstydzony tym, jak bardzo tam wdupiłem. Okej, czy my chcemy? Chcemy Pokémony. Więcej kasy poproszę, większa szansa na Devil Room. Nie chciałem w to wejść. Fuck, dude. No to już nie wezmę Pokémonów. Na 100%. Ah, shit. Dobra, trudno, po prostu chodźmy w dół, już nie ma co szukać. Jak już spapraliśmy, to spapraliśmy. Ja spaprałem. Już nie będę tego zganiał na was. Dostał trochę od tego TNT. Zajebiście. O, Curse of the Tower w tak małym pokoju, to mi się nie widzi. Z której strony przyleci? Z tej. No i co teraz zrobisz, cwaniaczku? O, jeszcze Fear na ciebie działa. No to. Pogadane, nie mamy o czym mówić. Szczerze? Więcej orbitali, które nas chronią? Kinda? Damage mamy i tak spory. Więc definitywnie podoba mi się to, co tutaj widzę. Chodźmy niżej po prostu. Chodźmy niżej. Nie ma co przeciągać. 22 minuty, nawet spoko czas. Pomijając fakt tego oczywiście, że... Dobra, Ball of Bandages. Ojojoj, dropnęło mi serce. Zajebiście. Znaczy się... HP up. Zdałem sobie sprawę też, że tamten item dawał mi dużo więcej szans na Devil Room? Co to jest za święte gówno? Ja go chyba nigdy w rękach nie miałem. Co jest? Znaczy, zazwyczaj nie mam kupy w rękach, ale jak podcierasz dupę zbyt agresywnie i papier ci się rozedrze, to się zdarzy, nie? Dobra, już nie, przestaję. Hallowed Ground. Portable Sanctuary. A familiar which follows Isaac and spawns a white poop when you take damage. A white poop gives an aura that cuts your tear delay in half. Czyli dostaje tear zapa. I ma szansę zblokować damage. Aura znika, jeżeli kupa jest zniszczona. Czyli to jest familiar, który po prostu rzuca mi gówno na podłogę, które daje mi tear zap. I ma szansę zblokować damage, co? To jest najgłupszy
item, jaki mógłby być. Oczywiście, że go biorę. Chyba jest tysiąc innych rzeczy, które mogłyby mi się przydać, ale... Ale... Po pierwsze, potrzebuję zebrać i znaleźć każdy item, który jest w grze, żeby odblokować tam te wszystkie achievementy. Po drugie, to jest gówno i nie miałem tego itemu jeszcze, więc jakby muszę to zabrać i... Nie mamy o czym gadać. Po prostu to zabieram ze sobą, kropka. Tu nie ma nic sensownego, co bym chciał. Chciałbym większą szansę na deal z szatanem, więc sobie to rozpizgam. Dostanę więcej monet. Cyk, weźmiemy to. I wpłacimy część mamony. Just because I can. No i teraz nam nie zostało nic innego, jak tylko cisnąć na bossa. Klepiemy mamuśkę, elo. Boję się o stan moich serc, na szczęście tutaj dostajemy jeszcze po połówce serca obrażeń, nie więcej. Więc nie jest źle. Ale... Wolałbym wiedzieć, na czym stoimy, niż... Tak... Na ślepo... Drążyć nicości. Dobra. Fir nam trochę pomaga, jak oni się od nas odwracają i uciekają. Może to nie jest to, a może jest. Nie zmienia to faktu, że trochę mniej z nami podążają i łatwiej jest im strzelać w tył głowy. O, piercing shots, jak ja bardzo pragnę teraz was dostać. Ale to będzie bardzo fajny pokój, bo dostaniemy dużo kości, na co bardzo liczę. Niestety wybuchy nam wszystko zepsują, ale kości dookoła nas warto będzie jakoś zachować. I... Okej. Okay. Czyli dostałem tier zap od tego główienka faktycznie, ale... It's quite beautiful. Nie! Moje gówno! Nie! Okej, okay, nie chcemy left hand. Podziękuję, nie mamy dużo chociaż nie mamy dużo kluczy. Ale po tym piętrze nie będą nam potrzebne. Czy chcemy do left hand? Nie. Będzie więcej troll bomb. Nie, nie chcemy. Nie. Ale, ej, majestatyczne jest to gówno. Piękne. I love it. Dobra. Okej. Okay. Jak ja tam je dostałem? To było piękne. W zasadzie mam dobry poranek teraz, bo mówię, jak ostatnie kilka dni absolutnie zdychałem i spałem w dzień, nie mogłem spać w nocy, więc co robiłem, grałem w Isaaca i kładłem się z powrotem spać. Budziłem się znowu w środku dnia i wiecie co, czułem się tyle źle, że poszedłem siku i znowu szedłem spać. To teraz tak, mam taki dzień, że odżyłem, mogę w końcu nagrać coś i znowu nagram Isaaca, bo mi się zajebiście go nagrywa. W zasadzie to jest październik. Isaac bardzo pasuje na Halloween i tak dalej, ale mam też inną grę, którą chcę grać na Halloween i już ją kiedyś nagrywałem. Nazywa się ona Full Module Rampage i jest bardzo podobna do Isaaca, ale zarazem całkowicie inna. I myślę, że fajnie byłoby ją sobie tak po prostu ruszyć. Także możecie się jej spodziewać, albo ona już była, albo coś. Wiadomo, na Halloween też wypadałoby jakieś horrory ruszyć i tak dalej. Dalej czekam na FNAF-a i z mojej perspektywy, który ma wyjść w tym miesiącu. Dalej czekam na Minecraft Earth, który też ma wyjść w tym miesiącu. Dużo gier na telefon, cieszę się, że troszeczkę odzyskałem siły. Na tyle, żeby móc wyjść spokojnie z domu i to nagrać, bo albo po prostu gdzieś, tak? Nie wiem, w zasadzie, co można nagrać na Halloween? Full Monster Rampage wydaje się spoko, ale to jest za bardzo Isaac-like, jak na moje. A mogą ludzie mieć dość Isaaca, po tym go cały czas nagrywam. Wiadomo, jest jeszcze Minecraft, którego w ogóle nie zmontowałem. My faith protects me i co ci ta twoja wiara daje? Znaczy się nie żeby coś, wiara ważna rzecz. Pomaga ludziom radzić sobie z wieloma rzeczami. Jeśli mają ciężką sytuację życiową, to jest totally understandable. Ale co ta wiara robi w kontekście mojej gry? Bo jakoś nie widzę tutaj zbytniego profitu, nie widzę żadnych zmian w statystykach. Możliwe, że daje... Faith Up daje większą szansę na Angel Room. To jest pewne, ale...
ale... Czemu mam Holy Mantle? Co to robi? Mam efekt Holy Mantle na sobie. Wooden Cross. Gives you a Holy Mantle Shield effect at the start of every new floor. O, okej, czyli mam Holy Mantle na każde piętro. Zajebiście. Znaczy raz na każde piętro, nie? No to ma sens. Nie cierpię ich. Weźcie ich stąd, zniszczcie ich. No i tylko mi moje cenne kości psują. Halo. Wiecie, ile mleka piłem, żeby tak to białko... Nieważne. Zgubiłem się w moim własnym żarcie, tak? Chciałem być śmieszny, a wyszło jak zawsze. Nie wiem, czy chcę to Holy Mantle raz na piętro, czy chcę... Czy chcę Poison Tears? Wiecie, nasz damage jest spoko, ale nie jest tak dobry, jak myślałem, że jest. Sprawdzał się całkowicie super na poprzednich piętrach, ale na tym widać trochę jest więcej problemu. Wiecie, zawsze to jest lepiej niż bazowy damage, na którym już byłem w katedrze, więc podziękuję. Jakby... Nie boli mnie to tak bardzo. Nie na każdym ranie trzeba kosić. Po prostu chcę go przejść. A odnośnie tego, boję się pytać, ile mam serc. Mam nadzieję, że ciut więcej niż sobie wyobrażam w tej chwili. Bo mój Nightmare Scenario teraz, to... Nie wiem, czy chcę tam to? Mój Nightmare Scenario teraz przewiduje po prostu możliwość zebrania czerwonego serca i faktycznie, wiecie, wchłonięcia go na zasadzie wejść w czerwone serce. O, zbiorę go, faktycznie brakuje ci czerwonych serca. Mam chyba... Ile mam? Jeden kontener czy dwa? Nawet nie jestem na tym etapie pewien. Chyba dwa, bo jak zebrałem po tej kupie, to mam dwa kontenery. Ale go jeszcze nie widzę. Duże piętro jak na piętro, które nie jest XL. Kinda massive. Dobra, let's go. Tu się jest mamuśka. W treasure roomie byłem, tyle mi wystarczy. Wpakowałbym się w mamuśkę z Ball of Bandages, ale nie wiem, czy chcę tracić wszystkie kości i po prostu chamsko, wiecie, wparowując w nogę mamy. Kinda tego spróbowałem i chyba się nie tracą te kości tak od razu. Nie każdym ranie trzeba pokonywać matkę w 15 sekund. Więc nie jest źle. Radzę sobie całkowicie super. Nie ma żadnych problemów. Moje kości mnie chroniły bardzo, bardzo mocno. Teraz ich już nie mam. Więc wypadałoby może się w nią wpieprzyć z tym Ball of Bandages faktycznie. Tak na pełnej. Na pełnej, pełnej. Zajebiście. Straciłem dopiero Holy Mantle, okej. Chcemy iść na Polaroid, tam będzie więc... trzech przyjaciół, dziękuję. Polaroid, idziemy na The Chest, ponieważ... Tam jest więcej itemów. I łatwiej będzie pokonać Blue Baby niż... Chociaż w zasadzie... W Dark Roomie też się dostaje... Na następnym ranie pójdziemy do Dark Roomu. Zbyt rzadko tam chodzimy. To jest smutne. Dobra, mamy jeden kontener. Nie wiem, co ja myślałem, że mamy dwa. I've been fucking bamboozled. Nie wiem, co tam się zdarzyło. No, wyskakuj. Nie mam czasu na ciebie. Nie. Troll bombą mówi mi nie. I wiecie, co tak grając z tego klasycznego Isaaca? Tak skaczę między dymatami strasznie. Ale tak bardzo doceniam, jak ta gra jest płynna teraz. Mam tonę osłony, dlatego nic nie dostaję. Te kości mnie chronią. Halo of Flies, Ball of Bandages. Ten... Piper, czy jak on się nazywa? Piper. Piper. Okej, to jest bardzo paskudny pokój.
Nie mam pojęcia, jakich dobiliśmy. Musiałem się chwilę skupić, ale... Wow. To był paskudny pokój. Dlaczego on w ogóle istnieje? A jak trafimy na tego bossa jeszcze z Łamasa, to jest gwarantowane, że stracimy... Stracimy serca tutaj. W liczbie wielu. Czy możesz przestać się... wiglować na prawo i lewo? Czy to będzie jakiś... Są chesty, idziemy. Sack of Pennies. To było disappointing. Bo teraz mi się monety za bardzo nie przydadzą. Chyba, że na Łumbie często jest żebraczek, więc może żebraczek nam da jakieś HP do dealu z szatanem. Bym chętnie to zobaczył, taki scenariusz. Tam sobie rozwalę kamienie, od razu przy okazji trafię typiarza. Więcej monet. Bomby. Coiny, pięknie. Powiedziałbym, że to jest taki run, taki 7 na 10. Nie jest, znaczy może 6. Nie jest 7. Przez osłony 7. Nie jest jakoś bardzo OP. Nie jestem turbomocny. Mam szansę zginąć. Po prostu ja sobie radzę dobrze i mam dużo osłon, więc... 7 na 10, jakby dobra ocena. To byłaby śmieszna sytuacja, gdybym po prostu tak sobie oceniał rany teraz, za każdym razem, gdybym grał w Isaaca, nie? Tylko musiałbym sobie jakieś kryteria ustalić, bo na pewno... Znaczy, jak... Tutaj, wiecie, oceniam pod kontekstem grywalności, jak się w to gra. Tego, ile gra ode mnie wymaga, żeby było, wiecie, nie za łatwo, nie za ciężko. Taki balans musi być zachowany. Jakby odejmowany w tym wypadku jest od 10, ponieważ mam dobrą osłonę i w miarę dobry damage. Chociaż... Nie wiem, to nie do końca ma sens. Bo w takim wypadku rany, które są overpowered, byłyby rejtowane. Wiecie co, może po prostu jak będę rejtował już rany, to będę tak na moje wyczucie, na to, jak ja uważam, że mi się grało po prostu. Oczywiście nie każdy wygrany run musi być zajebisty. Są runy wygrane, które są absolutnie satysfakcjonujące, są runy przegrane, które są bardzo satysfakcjonujące. Z mojej perspektywy przynajmniej. Także nie wiem, po co tu wracałem. Ten pokój nigdzie mnie nie doprowadzi, a tylko sobie dodałem problemu. Ale widzę, że powoli nam się znowu zaczynają stakować kości. Dostaję w miarę łatwych mini monstro. Także super. Ja tych kości sobie chcę nastakować jak najwięcej. To jest zawsze dobra rzecz. Byle jak najdalej od przeciwników, nie dostałeś w te kości. Unikać obrażeń jak zawsze i będzie cacy. Kurczę, ale tak trochę pogadałem i już zaczyna mi głos wysiadać. Więc coś jest nie tak, ja tu chyba jestem blisko rozchorowania się. A w moim wypadku rozchorowanie się byłoby bardzo złe. Ale o tym się dowiecie za jakiś czas. Więc tu jest boss. Tutaj jest serce, nie, to nie jest serce matki, to jest skarbłąb. Ja bym się chciał przejść po całym piętrze jednak. Po pierwsze, w nadziei zebrania większej ilości ładunków na Book of the Dead. I... Również chciałbym znaleźć żebraczka, żeby potencjalnie dał mi HP up. Każdy upgrade byłby tutaj mile widziany. Jak ja bym go mógł... Może po prostu niech pójdzie w kolce, elo. Nie zauważyłem tych kolców. Bo monet na żebraczka mam wystarczająco dużo. To jest more than enough. Tylko on też... No okej, ta troll bomba to mnie jebnie, jak następnym razem tam przejdę. Ja coś tak czuję. Okej, coś mnie tam obroniło. Chyba straciłem kości, ale nieważne. Żebraczka też może właściwie tutaj nie być. Straciłem kolejną kość. Nie podoba mi się to. O nie. O nie.
Nie jest wcale dobrze, tu mogę stracić dużo. Ale mogę się chować za kamieniami, to nie są spectral tearsy. Dobra, okej. Okay. Więc użyjmy kamieni, aby zdobyć przewagę. Dobra, chyba zadziałało. Super. Chyba końcowo wyszliśmy z większą ilością kości niż przyszliśmy, więc to jest zawsze na plus. Oe, nie widziałem tego kolesia za mną. Zobaczyłem go w ostatniej chwili. Co tam się zdarzyło? Żadnych kamieni z X-em. Znaczy się nie narzekam bardzo na zdrowie, ale... Nie pogniewałbym się, jakbym dostał jakiś? Dobra. O, jest kamień z X-em. O, wilku, mowa. Przyjaciele mi tam dobili. Typka? Okej. Okay. Czy ja chcę się udać? Chcę. Przeteleportuję mi to bliżej, dostanę więcej coinów, większa szansa na deal z szatanem. Dziękuję. Dobra, ciśnijmy na bossa, nie ma sensu przedłużać. Zmaksymalizowaliśmy nasz potencjał, nie dostanę chyba tutaj żebraczka. Ale mam uzbierany, jakby się gdzieś pojawił, może się pojawić praktycznie w każdym miejscu dalej. Więc jest spoko. To nie jest spoko. Czy się... Nie są oni jakoś bardzo ciężcy, ale zaczną się rolować, to będzie ciężko ich uniknąć. Nie zdobimy jednego za nim tak szybko jak tylko możemy. Pozbądźmy się go. Będzie fajnie. Moje gówno! Zostaw moją świecącą kupę. Nawet mamy deal z szatanem, zajebiście. Ale niestety żaden z tych itemów... Nie jest satysfakcjonujący. To idziemy niżej. Nie jestem w stanie. Nie mam chęci, niestety. Wybaczcie, nawodnię się. Stay hydrated czy coś. Nie mam najmniejszej ochoty tradować moje 1 HP całego za item, który nie jest mi przydatny bez celu. Nauczyłem się tego ostatnio the hard way, ale jakby nie jest to historia warta opowiadania. Czemu ja sram relax powoduje, że... Zaraz, relax teraz powoduje, że mogę takie gówna wydropić? Wow. Ile ich jest, co? Okej. Okay. Chodźmy do góry. No nie no, ci goście zostawiają tylko więcej partikli, które lecą w moją stronę i mnie ranią. Co jest? To było portowanie przez... To było dodawane w jakichś booster packach. Oni są paskudni teraz, no. Oczywiście wiecie co? Z jednej strony spoko. Łump to było miejsce, któremu brakowało takich przeciwników. Trochę. Ale... Kinda... Wolałbym, żeby ich nie było. Szczególnie, kiedy próbuję robić achievementy keeperem, lostem i tak dalej. Na szczęście zrobiłem lostem wszystko raz i już wystarczy. Keeperem może kiedyś trafię takie samo szczęście, jak ostatnio na ranie trafiłem. Może za 20 lat, ale może się zdarzy. Może bogowie RNG mi kiedyś wezmą pod swoje skrzydła. Poszedłem tam bardzo agresywnie, ale nie, to portale, niszczyć portale. No, otwieraj paszczę. Kurde, nie ty, ty wyjeżdżaj. Ale się pięknie nadział na Ball of Bandages. Otwieraj japę! No typie! Otworzysz sam, czy mam ci pomóc? Okej. Okay. Pięknie. Na to liczyłem. I to już jest prędzej deal z szatanem, który byłbym w stanie wziąć. Chodź. Wezmę cię pod moją opiekę.
Tu mogą być serca. Tu mogą być soul hearty, a mogą być same troll bomby. Wychodzimy. Nie ufam im, tu może być secret room, to sprawdzimy. Jest soul heart, pięknie. Tu może być all stats up. Albo pigułka. Relax w zasadzie. Ale po co mi monety skup? O, HP! Okej, to było niespodziewane. To było bardzo niespodziewane. Jeszcze mojego Holy Mantle nie zużyłem na tym piętrze, jestem z siebie dumny. Dobra. Fear pomaga, jak oni się wszyscy odsuwają ode mnie, zamiast robić wokół mnie zgromadzenie bukake. O Jezu, tak, to był mój. Dobra, chciałem tego już strzelać. Znaczy, strzelałem efektywnie, ale no. Kozak. Dobra, znajdźmy tu po prostu bossa, skończmy sobie serce matki i będzie YOLO, będzie fajnie. I to? To gdzie może być w takim wypadku boss? Może być na prawo, bo to będzie gdzieś dalej, zakładam. O, fuck. Nie chciałbym tego Holy Mantle za szybko stracić. Im więcej serc sobie zostawimy, tym mniej musimy po tym znajdywać, a... Wiecie, są rany, kiedy po prostu na pierwszym piętrze widzę 4 kamienie z X-em. Na drugim 5, na trzecim 2. I tych kamieni z X-em jest masa i nie mam bomb. nie, załóżmy, że wiecie, mam bombę i tak dalej, nie? Są rany, gdzie jestem zasypany tymi kamieniami z X-em, mam 0 damage'u. Tutaj mam damage, tutaj mam obronę dookoła siebie, ale jakby... Jestem w stanie za... O, straciłem Holy Mantle w bardzo głupi sposób. Oh shit, co tu się stało? What? Chciałbym, żeby ktoś mi wyjaśnił, co tam zaszło. It leaves. Let's put that to the test. Chodź. Sprawdzimy. Siostro, poproszę kija. Dotkniemy pacjenta, zobaczymy, czy się jeszcze rusza. Przepraszam, swędzi mnie nos. Nie mogłem. Swędzi mnie nos. Okropnie. Akurat w takiej sytuacji. Ale run wygląda na tyle solidnie, że sądzę, że spokojnie sobie damy z nim radę dalej. Że spokojnie pokonamy Blue Baby. Yikes. Yikes. Jak ja tam nie dostałem, to ja nie wiem. O, widzę mniej kości dookoła, to już wiem, jak ja tam nie dostałem. Cacy. Luck up. Można by zawsze w sytuacji kryzysowej pójść w wypadku wybrania Polaroidu, przejść się do Szeolu i pokonać szatana. I wtedy by mnie gra nie przepuściła dalej, ale zaliczyłaby to jako win. Więc też jest opcja, ale co oni są tacy beefed up? Panowie nie są troszeczkę zbyt duzi? Halo. Ale mam pomysł. Bo mogę sobie teraz ponagrywać rzeczy, ale mam pomysł, bo miałem i tak jechać, dać telefon do wymiany baterii. Ale sobie pójdę ojebać makaron. O, w mordę. Ja przepraszam, jak teraz robię smaka, ale makaron... Ja kiedyś nie przepadałem za bardzo z makaronem, a potem odkryłem fast foody z makaronem i z sosami. It keeps me fucking kicking! Ten rodzaj żarcia. Kurczak też. O Jezu, ale mam teraz ochotę na wszystko. Nie jadłem jeszcze śniadania. To jest prawdopodobnie bardzo słabe z mojej strony. Powinienem się zdrowo odżywiać, szczególnie kiedy choruję. Chciałbym wiedzieć, ile mam HP. Balls of Steel. Już nie muszę wiedzieć. Jest wystarczająco dobrze. Niewiele tych kości. Dobra, nie będziemy się więcej tułać po tym piętrze. Po prostu... Więcej was mama nie miała! Nie przegięliście trochę?
Dobra. Kryzys jest zażegnany. Ale przez chwilę było ich trochę za dużo. Żegnamy. Dobra. Isaac, let's go. Oh shit. Let's go. Ciśniemy typa. To może trochę potrwać patrząc na nasz damage, ale... Wszystko dookoła mnie broni przed jego strzałami, więc może dużo nie dostanę. Wolałbym nie dostać wcale tak idealnie. Okej, druga faza. Teraz będzie spawnował gówno. Tą fazę wolałbym przebyć jak najszybciej, więc chyba... Pójdę tutaj, rzucę mu bombkę. Bo druga faza jest najgorsza, trzecia tam jest easy. Pierwsza jest ta średnia, druga jest najgorsza, trzecia jest easy. Niszczyć gówna, niszczyć gówna, niszczyć gówna. Okej. Okay. Czy to mi nie zniszczy gówna? Chyba nie. Bardzo głupio dostałem dużo obrażeń, nie wiem co ja tam robiłem. Skupiałem się na zbyt wielu rzeczach dookoła. Niż na klepaniu go. I unikaniu obrażeń. O nie, zniszczyło mi kupę! O ja gówno! Zapłacisz za to życiem! Będziesz klepany! Dobra, kończymy z tobą, kolego. Kończymy tą zabawę. Dałem ci się pobawić moimi zabawkami, ale to już koniec, teraz je oddaj. Powinienem dostać 1000 razy damage od niego, ja nie wiem. Po prostu to combo, jakie sobie zebrałem, rzeczy, które mi chroni dookoła, uratowało mi dupę, bo bym dawno to wdupił, naprawdę. On ma masę serc, o co mi chodzi? Ta pigułka kusi. Jeżeli tej użyję, to będę mógł zebrać jeszcze raz te 4 itemy tutaj. Możemy spróbować jej użyć po prostu, zamiast szukać nowych rzeczy tak cały czas. Mogłem to przedłużyć po prostu, wiecie. Na Hama znaleźć takie maksimum rzeczy, że to jest szok, ale nie wiem czy mi starczy kluczy. Plus wolałbym faktycznie znaleźć jakiś dobry damage up, bo chyba jednak mi tego brakuje. Trochę za długo ich się klepie. Nie jest to tak dobre, jakbym chciał. Przejdźmy się do jeszcze jednego pokoju, może znajdziemy jakiś przedmiot i... O, to tutaj dostanę obrażenia na 100%. Ojojoj, oj, tutaj dostanę. Uff, ale się złożyła. Złożyła, cokolwiek, ale mam... O nie, moje serce. Dobra, dobra. Musimy. Póki mam klucze. Let's go. Daj mi coś dobrego, proszę. Fuck. Bomb z Arki. Balls of Steel jest piękne. Weźmy to, co możemy po prostu. Co to robi? He's a bleeder. Nie wiem, co robi ołówek, ale po prostu z ciekawości chcę sprawdzić. Biorę wszystko. Ołówek nie wydaje się jakąś złą rzeczą, która miałaby mi zepsuć cokolwiek, albo być self-damaging. Z każdą 15 łzą wystrzeloną. Ale zamiast zwykłej strzały, Isaac wystrzeli całą grupę łez? No, okej. Okay. Więcej familiarów ty... O, to było dobre! Ej, ten ołówek jest zajebisty, pa... O, widzieliście to? Ej, to jest zajebiste. To jest rodzaj rzeczy, którą właśnie chciałem zdobyć tutaj.
Soulheart też jest mile widziany. Also fajnie byłoby zdobyć jakieś klucze, nie żebym chciał narzekać, ale... Pięknie. Show me what you've got. Damage resistance, wygraliśmy to, panowie. Pani. Zakładam, że ogląda mnie, nie wiem, wiecie co, można sprawdzić gdzieś statystyki, jaka grupa ludzi mnie ogląda najwięcej, ale nie jestem pewien. Na pewno wiem, że to są to młodsi ludzie, ale nigdy nie spoglądałem na to, która pociąga mnie bardziej, bo tak zdaję sobie sprawę, że jest duże prawdopodobieństwo, że w większości mogą to być chłopcy. Bardziej chłopcy niż mężczyźni, chociaż nie wiem. Ej, napiszcie, ile macie lat, jeżeli oglądacie ten odcinek, jestem ciekaw. Wiem, że żeby zrobić takie coś, powinienem napisać posta ogólnie na cały kanał i może takie coś kiedyś zrobię, ale tak z ciekawości po prostu. Bo ja bym sobie zgadywał tak, że w większości oglądają mnie ludzie młodzi, poniżej 18 roku życia. I... Kinda, patrząc po ilości ludzi na Discordzie, powiedziałbym, że tak 60% chłopców, 40% dziewczyn w tym przedziale wiekowym? Co jest dziwne? Nie wiem. Jakby, wiecie, to nie jest kwestia, dla kogo robię content, nie? To jest kwestia, kto mnie faktycznie ogląda, tak z ciekawości po prostu, nie? Nie będę brał tego pod uwagę, typu, ej, nie zrobię tego, bo to się nie spodoba mojej części widzów w klasie seniorów, którzy tam, wiecie, preferują... gejowy bootleg Outlasta. You know what I mean. Ej, ten pensil jest zajebisty! To mi cholernie odratowało teraz statystyki, w sensie jakby statystyk nie zmieniło, bo statystycznie jestem dalej tak samo jak byłem, całkiem tak, wiecie, spoko, okej, w porzu, ale not so much, wiecie, uga buga osom. Ale ten wystrzał, ten jeden taki... Ten taki... Camshot! Huge load! Dobra, już nie będę, to było obrzydliwe. Nie wiedziałem, jak to inaczej nazwać czy porównać. Było kilka innych możliwości, ale ta wydawała się najśmieszniejsza. Haha, bo wiecie, mam 23 lata i dalej śmieję się z żartów o penisie, gównie i haha. Morning wood, more like sunrise sausage, haha. Mnie to bawi po prostu. Jakby... Wiecie, bo... Są ludzie, którzy śmieją się z rzeczy seksualnych na zasadzie haha ruchańsko, ale tak całkiem ofem poważnie, to jest debilne. A ja się śmieję na zasadzie haha, jakby bukake wcale nie wydaje się fajne ani w jedną, ani w drugą stronę, ale po prostu to jest bardzo śmieszny temat, więc z tego memuję, nie wiem. Nie wiem. I im coś jest głupsze, tym jest śmieszniejsze w mojej głowie. A jak można się domyślić, wiele rzeczy związanych z seksem jest... jakby to idzie w różną stronę. Więc jest czego się pośmiać. Ja na to mam takie patrzenie, więc... Nie wiem. Ale oczywiście, jak zawsze, na mnie większość ludzi w tym wypadku, może nie wy jako widzowie, ludzi, którzy mnie oglądają, ale jest pewna grupa osób, która bardzo chętnie po takim żarcie na mnie spojrzy, jak na osobę: o Jezu, ale ty jesteś niedojrzały. Ej, słuchaj, ale to, że żartuje z takich rzeczy, niekoniecznie musi oznaczać, że jestem niedojrzały. Jakby mogę być całkowicie dojrzały w rozmowie prywatnej, w strefie prywatnej, ale to jest po prostu mój typ żartów. I co teraz z tym zrobisz? O Jezu, that load! No, okej, przestanę. Ale, no, jakby naprawdę, nie wiem, ocenianie ludzi na poziomie żartów jest troszeczkę łomne, jakby... Wiecie, wiadomo, widać różnicę między kimś, jak ktoś robi żart, typu, nie wiem, podchodzi do pierwszej lepszej dziewczyny na ulicy: ho, chciałabyś może, haha, no wiesz? Bo to jest taki żart, a żart sortu
Haha. Za każdym razem, kiedy pada deszcz, mam flashbacki z tego, jak mój chłopak robił mi bukakę. Nie wiem. Okej, schodzę na straszny temat teraz, ale wiecie, to powiedział teraz chłopak i to będzie teraz haha. Czy Eleven jest gejem? Uświadomię was, nie. Czy żartowanie, czy to oznacza, że nie mogę żartować z rzeczy gejowych? Nie. Czy to oznacza, że nie szanuję gejów? Also nie, szanuję jak najbardziej. Ale to jest temat śmieszny. Ej, z hetero też mogę żartować. Jakby... Czemu nie? Tylko jak wpadnę na pomysł, jak mogę z tego żartować, to będę żartował. Jakby często żartuję, no i co z tego? Nie wiem, po prostu to jest kwestia... Trzeba odróżnić strefę żartów od tego, jaki ktoś jest. Jakby, nie wiem, mi to strasznie nie pasuje, jak ktoś tak ocenia. Ła. Przestań. Skąd ja mam holy shot? Like holy shit! Dostaję teraz głupio damage, bo się rozgadałem. Wiecie co? Prawdopodobnie powinienem był tą kwestię w ogóle wyciąć z odcinka, ale... Jako, że nagrywam Isaaca w formie... uncut, to zostaje. Nie wiem, jakby... Nie, śmieję się z tego, bo to jest po prostu bardzo śmieszny temat dla mnie i... Śmieszne pole do żartów. Jakby nie martwię się o zdrowie, mam wafer, mogę się z niego wdupić ze wszystkim, co mam i po prostu ball of bandages załatwi wszystko. Ball of bandages, wiecie, prawie w to wlazłem. Bandaż zazwyczaj daje ukojenie od bólu. Mój bandaż zadaje ból. I tak powinno być. Dzięki za obejrzenie, przepraszam za poruszenie w tym odcinku tematy, demonetyzacja będzie silna, ale się rozkręciłem. Ale dajcie znać, co o tym sądzicie, napiszcie, jaką macie płeć, ile macie lat. Jestem ciekaw, po prostu. Możecie też napisać, z czego wy żartujecie. A z czego nie. Jak bardzo skrinczowali. Dobra, okej, żegnam. Do zobaczenia. Idę na makaron. Pa, pa.